Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego zaskakuje wszystkich i wszędzie, ale to, co się dzieje ostatnio, to już w ogóle no, o polityce nie ma mówić, nie ma co mówić. No to może porozmawiamy o ogrodzie zoologicznym i o słoniach. Słoń o nazwie Szczęśliwa. W zasadzie Sąd Najwyższy w stanie Nowy Jork powiedział, że słonica Szczęśliwa nie jest człowiekiem i dlatego nie przyznają jej prawa ludzkie. No, czy jak człowiek tak posłucha, no to się zastanawia, kto może być takim wariatem, żeby takie rzeczy targać do sądu. No i okazuje się, że jednak są. Są grupy, które wegetarian. Z reguły to są wegetarianie, bardzo bladzi. Dlaczego są bladzi wegetarianie? No dlatego, że nie jedzą mięsa. W mięsie jest żelazo. No jasne, że żelazo jest w grochu, w bobie i w innej fasoli, no ale to wszystko jest drogie. No i żelazo jest nieprzyswajalne w takim stopniu, jak żelazo z mięsa. No i oni właśnie, ci bladzi, te wszystkie blade twarze, ze słabym wzrokiem, ze słabym kręgosłupem, ogólnie herlawi i mizerni, zawsze walczą z tym, że są nadużycia zwierząt. Inna ciekawa sprawa to jest też, że Walmart, no to jest wielka firma, taka sieć sklepowa, no i oni sprowadzali mleko kokosowe, czy jakieś tam masło, mydło kokosowe było robione, no i PETA to jest People Against Treatment Animals. No w każdym razie to chodzi o to, że to grupa jest, która się nazywa Ludzie przeciwko złemu traktowaniu zwierząt. A jakie tam zwierzęta były? No zwierzęta były takie małpy. Na Malezji po prostu ci sprytni rolnicy, farmerzy zaczęli uczyć małpy, że małpa dostaje wikt i opierunek, śniadanie, obiad i kolację, a jedyne co ma robić, no to zapierniczać na tą palmę na górę i z powrotem. No i w zasadzie to była praca małp. No i PETA, banda jaroszy, banda wegetarian doprowadziła do tego, że Walmart nie importuje teraz mleka. No i jaki jest rezultat? No rezultat jest taki, że w Malezji biedne dzieci malezyjskie nie mają co jeść, bo ich rodzice po prostu nie wytrzymają tyle włażenia na te palmy. Także tego rodzaju ludzie po prostu wariują i doprowadzają do jakichś takich absurdów. W tym wypadku ogrodu zoologicznego w Bronx podobna grupa właśnie zaskarżyła i powiedziała, potrzeba coś takiego, żeby ten słoń był potraktowany jako człowiek. Oni 4 lata temu mieli petycję, znaleźli setki tysięcy wariatów, którzy podpisali tą petycję. No i chodzi o to, jest takie łacińskie określenie habeas corpus, czyli habeas corpus, no to mniej więcej znaczy pokaż ciało, no, czy pokaż człowieka. No, dlaczego to, o co to chodzi? No chodzi o to, że sędziowie chcą zobaczyć człowieka, żeby go skazać, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest skazany bez prawa do bycia ocenionym przez sędziego zbrodni i kary. Także ci lewacy, ci środowiskowcy, kochający zwierzęta doszli do wniosku, że słonica jest uwięziona. Że ona jest uwięziona i że sąd będzie musiał zdecydować, że ona jest uwięziona wbrew jej woli. Na wbrew jej woli, no to tylko może być tylko dlatego, jeżeli się uzna słonicę za człowieka. Dyrektor zoo z Bronxu, no to on właśnie wyjaśniał, że w sumie cała ta słonica, no to ona miała
dwa inne słonie, no ale one tam się lały, jeden słoń się nazywał Grumpy, drugi się nazywał Sammy, no i obydwa słonie w sumie już zdechły, jeden z nich to zdechł dlatego, że był zaatakowany, no i ten dyrektor zoo, Jim Breheny, on był tym oskarżonym w całej tej sprawie, także on powiedział, że w zasadzie w obronie tego słonia, całej tej sytuacji i on tłumaczył, że Happy, ta słonica Happy, szczęśliwa, ona nie żyje, nie ma jakiegoś strasznego żywota, ona nie jest tam przywiązana łańcuchem, nie jest w samotności, nie jest gdzieś w piwnicy czy w kopalni. Ma dostęp do, może wychodzić na zewnątrz, ogólnie rzecz biorąc jest szczęśliwa, jest tam wyposażenie na poziomie zoo, tak jak w zoo mają, nic nadzwyczajnego, ale to takie standardowe rzeczy po prostu, nie jest z innymi teraz słoniami, tylko dlatego, że one są dosyć bardzo agresywne. Dyrektor powiedział, że słonica Happy, szczęśliwa jest w zasadzie zdrowa, jest przyjazna tym opiekunom, wszystkim, nie ma jakiegoś tam zagrożenia psychologicznego, nie ma stresu, nie jest sucha jak szkielet i tak dalej. No i dyrektor powiedział, że w zasadzie nie ma potrzeby, żeby ją przenosić do sanktuarium. No powiedział też, że oni w sumie, jest organizacja taka 96 słoni, no i on powiedział, że on pomaga. 96 słoni, dlaczego 96 słoni? No bo okazuje się, że tam tysiące słoni jest zabijanych w Afryce co roku, a 96 wyliczyli po prostu, że jest średnio dziennie. Także oni dają duże pieniądze z tego zoo w Bronx na to, żeby właśnie pilnować, żeby słonie w Afryce nie były zabijane. Także 24 miliony rocznie zoo, które przeznacza, no to są dosyć dobre pieniądze, także wygląda na to, że wiedzą, co robią. No ogólnie rzecz biorąc, to jest cyrk z tymi słoniami i w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo ładnych parę lat w Ameryce już nie ma właśnie zwierząt w cyrkach. Z 10-15, może z 20 lat temu były znane, były dwie firmy cyrkowe, które jeździły po Ameryce i wystawiały przedstawienia, no i takie klasyczne konie, słonie, klauni i tak dalej, to było to od 100-120 lat, jedna firma, nie pamiętam jak się nazywa, no ale oni wszyscy pobankrutowali, Później teraz jest popularny cyrk, ale no to w sumie jest kanadyjski cyrk, Cirque du Soleil, czyli cyrk słońca, no ale to tam nie jest, to jest akrobatyka trochę, oni skaczą na linie, na trampolinie, na trapezach i tak dalej. Bardzo ładnie to jest zrobione, oni robią to, mają program, zmieniają co 2 czy co 4 lata, tam kiedyś czytałem, no to właśnie też Polacy lądowali w tym cyrku, no ale to nie jest ten klasyczny cyrk, nie jest to klasyczny cyrk z klaunem, z wielkim kapeluszem w dużych butach, ze słoniami, z lwami i tak dalej. Wszystkie te zwierzęta zostały zlikwidowane, no i nie wiem, czy dziesiątki tysięcy ludzi straciło pracę, no ale tysiące ludzi straciło pracę właśnie przez tych zielonych maniaków, którzy doprowadzili do tego, że cyrki
pokończyły swoją działalność. No i najsmutniejsze w tym wszystkim to jest to, że te słonie, które były wyzwolone z tych cyrków, większość z nich została po prostu zabita. Także część przetrwała, była wysłana do jakiegoś sanktuarium. No, sanktuarium słoni w Ameryce, które przyjmowały z jakichś innych miejsc, no to w zasadzie te sanktuarium się dystansuje. Sanktuarium słoni w Ameryce powiedziało, że oni nic nie mają wspólnego z tymi wariatami, którzy chcą przyznać słoniowi prawa obywatelskie, prawa ludzkie i że sanktuarium robi swoje, ale są jak najbardziej z daleka od tych ludzi nienormalnych. No, sąd wygląda, że wziął sprawę no i zadecydował drugi raz, no bo Sąd Najwyższy podtrzymał w sumie decyzję sądu niższego, że nie jest legalnie osobą i dlatego trzymanie jej w zoo jest sprawne i nie wymaga nakazu sądowego, nie wymaga aresztowania, nie wymaga wyroku. No idiotyzmy, tak, idiotyzmy, człowiek się trochę śmieje, no ale to pokazuje w jakim momencie jest całe społeczeństwo świata, szczególnie amerykańskie, dzieci, ludzie jednak z tego dobrobytu I z głodu to jedzą pieczone gołąbki z jabłkami. No, idiotyzm lewacki nie zna granic. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, głosujcie na takich normalnych, na sędziów, którzy powiedzą, że słonica happy, szczęśliwa, no to nie jest człowiekiem i jej pobyt w zoo, w ogrodzie zoologicznym w mieście Nowy Jork w dzielnicy Bronx, no to jest legalna i prawdziwa sprawa, że to nie trzeba nic zmieniać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No to właśnie głosowaliście na Bidena, głosowaliście na tych lewaków, głosowaliście na te blade twarze, które zawracają dupę sądom, walcząc o to, żeby uznano słonia za człowieka. No. Przeprowadzają skropanki na lewo i na prawo i płód nie jest człowiekiem, a tłumaczą, że słoń jest człowiekiem i musi wyjść na wolność. Lewactwo nie zna granic w idiotyzmie. Zdrowia dla normalnych.